światowej sprawy. Bierzesz pana Antonitek? Dziewczyny, chciałabym, żebyście na chwilę pomachały. Dobra. O, ja ciebie wywocam, bo to jest tak, tak jest mały krak. Myślę, że... A pana... Tylko. Co to tak jest? Niestety do... Wiesz co, tak, nie jestem do tego. Aaaa, no bo te szczypce są takie dziwaczne. Ty wiesz co, masz to. Nie, nie, poczekaj, całkiem nie wiem. O Boże, nie ruszaj się. Dobra. Gazety tam. Gazety. Tak, jest mamy. Ona jest poszczelona od dołu. Nie to? A, nie. Ona nie wygląda. Czekanie. Myślę, że to podścieknie, bo to nie jest wyszczyt. No tak, ale chcemy. No jeszcze na razie... Równo, po tych płaskich, tak? Tak. Ale co jest? A, to jest poza. Tak, to jest poza. Powinno być poza. Prawie mogą. No, się prawie dotyk. Prawie. Na cegły. Nie, stoi tak, czekaj. Jaką stoi? Normalnie, na tych nogę. Czterech hopkach, tak. Dziewczyny, a jeszcze to wejdzie? Nie, chyba to było. Z spodu jest teraz igino. Tu chyba jest najwięcej. Już? To, nie muszą... to już będą to mogą razem popilnować. Ale mogą razem posiedzieć. No, o. No pewnie. Proszę chłopaka też zaprosić. Pod piecem. To jeszcze trochę będziemy mogli później to zrobić. Zapomniałam. Tak wiem. I tak sobie popatrzę. Ty masz, jak tam twoja lampa? No, musisz, wiesz, znowu twoje magiczne dmuchanie. Ale to musimy poczekać. Nie, to super, to sobie sprawa. Słyszysz? Asia, ta korona jest też twoja? A co z tym talerzem? No, 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 a gdzie jest świnka? Stoi! Włożę. Asiu, twój czerwony. Nie, moje no, tak. Gazetki, gazetki. Asia, nie, nie, bo tam jest takie maleństwo. Ja poproszę gazetki. Maleństwo. Nie. A czyj czajnik z pokrywką i co z nim zrobić? Może troszeczkę poczekaj. Marta, to możesz mieć gazetami jak... Liliana? Trochę nie rób, żeby to tu włóż. Dobra, co to było dużo, żeby tam było parę ciuch. Biury? Gazetki? Nie, biura. Rób mi gazety. Asia, włożyłabyś mi lampę? Dobrze. Już, tak? Podmuchałaś? Tak, tak, podmuchałam. Tutaj? Tu zamykamy. Nie, 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 to jeszcze przy kamie zdejmę półkę. Uważaj, uważaj, ja całe życie uważam. Jest można. I BHP nasze klapeczki. I tak rozbieramy już pies do końca. Dobra. Tak, ale w końcu co robimy? Wkładamy? Chcemy cię akurat na mnie. Synchronicznie. Szybciej no. Czek. A właśnie. Synchronicznie miałyśmy. Uważajcie, żebyście tylko kręci, musicie dobrze wypaść. Teraz ma popęk. O, Emma. Tak to jest prezent. Tak miało być. Wrócę no właśnie. Zdalnik. Chyba po prezencie. O, teraz. O, jak słychać. No, dalej. Marta, dobrze. Mam tak dużego słupka. Ale widzę, że nie palisz. Jest pachnięta? Za dużo. Nie, jest pachnięta. Właśnie.
rodzinę w tym przyszło. To jest pęknięte, tak? Fajnie. Wszystkiego dobrego życzymy. Zajemnie. Dokładnie tak, strasznie to fajne. Proszę tu czasami przyjeżdżać, bo tu różne, czyli ciekawe osoby przyjeżdżają z pracy. Dzięki. Dobranoc. Dobranoc. Dziękujemy. Teraz już tak. Proszę, przykryć. Super. 15 minut później. Dobra. Ja mam rękawice. Stój. Piękna jest. Ale jakie piękne krakle masz. A kiedy pękło teraz? Czy co? No krakle. Zrobiły się. Tak. Ale tu mniejsze chyba. Mniejsze. Bo nie zaczęło się dmuchać. Dobrze jest. Się to wyszoruje i będzie najlepiej. Będzie tak, ładnie. Zawsze tu alarm wyjdzie. Ale to nie jest alarm tylko dlatego, że nie walimy. Nie. Dobrze. To będzie jasne. Tak, to wszystko będzie. Jest lepiej. No, popękało, ale... Ale gdzie ale tam? Ale to jest osłonka. To jest osłonka. No właśnie. Chcesz więcej wody? Nie. A masz wodę. Możesz to zostawić. Super. Do tego, to...